Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jest to chyba 82 odcinek, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu widzę, że jest jakaś półka skalna i bardzo mi się ona podoba i o Matko Święta, może nie w ten sposób, ale chciałabym tu wejść. Uff, aż się spociłam, dobra. Co my tu mamy? No, ewidentnie po tych skałach da się chodzić. Dzisiaj chciałabym się udać do Amarny, ale drugą drogą. Czyli właśnie tutaj, jak mamy to miejsce. Tam coś jest za tą ścianą. W sensie tutaj jest taki jakby kamień. No ale na bank tam można się dostać. Tutaj niestety nie doskoczymy, bo jest za wysoko. No dobra. Kolejne ciekawe na swój sposób miejsce, które wydaje się być dostępne jakoś tam, bodajże tutaj, no nie jestem w stanie wejść, ale jesteśmy w stanie w ogóle po tych skałach poskakać, więc chciałabym zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi i czy gdziekolwiek w ogóle. Okej, moja postać postanowiła, że tu wejdzie. No wygląda na to, że gdzieś mnie to jednak zaprowadzi, tylko nie każda krawędź się nadaje do złapania. Okej, to się nadawała. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś kolejną barierę. Co ja w ogóle robię? Nie wiem, ale tu się da wejść. Tylko chyba nie tędy, bo tu jest za wysoko zdecydowanie. Nie wiem, wiecie co? Teleportujmy się do Ugaru i stamtąd ruszymy normalnie, bo robienie tutaj jakichś cudów nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Jest godzina 16. To zróbmy tak, że sobie skorzystamy z łóżka. Jakiegokolwiek tylko możemy. Tutaj chyba mieliśmy jakieś miejsce, gdzie można pójść spać. Czy mi się wydaje? Tutaj jest, sypialnie są. Co prawda Bahal ma focha na mnie. O nie, on się zdenerwował na mnie. Do świtu. Dobra, siema, wychodzę. O Jezus, tylko daj mi wyjść, chłopie. A czego ty tam szukałeś? Dobra, już mnie nie ma. My i tak biegniemy tutaj, bo idziemy do drugiego wyjścia, które jest tutaj? Tak jest, dobra. Coraz lepiej już sobie radzę z orientacją w terenie. Ciekawi mnie bardzo. Okej, tu się zrespili ci ludzie. Trochę dziwnie to wyglądało. Wiecie co, bo jeszcze możemy. Aha, bo ja tutaj weszłam. No tak, a tam jest do Amarny. A pytanie, czy pomidory są? Halo? Nikt mi nie napisał odnośnie nic z tych pomidorów do jakby momentu nagrywania tego odcinka. No muszę zerknąć, bo przecież nie wytrzymam. Czy ja naprawdę mam czekać tydzień? Nie no, nie ma, by mi pokazywało, że mogę zebrać. Zresztą żadnych czerwonych punkcików też tam nie ma. Tak, do Amarny, bo potrzebujemy stamtąd mąkę. Co prawda nie możemy do samej Amarny w sobie wejść. Tu jest typo i czy jak ja założę jakiś inny pancerz, to on jakoś, nie wiem, zareaguje? Dzień dobry. Ej, zaczekaj, dokąd się wybierasz? No tam, przez wąwóz. Otóż właśnie, że przez wąwóz i to bardzo źle dla ciebie. Dlaczego? Kto mnie powstrzyma? Ja. Jeśli zaraz nie zapłacisz mi 100 sztuk złota, to pogadasz z moim mieczem. Jasne. Jesteś jednym z tych pustynnych rozbójników. Zgadłeś, przyjacielu. A teraz wyskakuj ze złota, bo chyba wiesz, co cię czeka. Kurde, wiecie co, no mogę mu zapłacić w sumie. Spokojnie, zapłacę. Mądra decyzja. A teraz spadaj, póki nie zmieniłem zdania. Zresztą, daleko nie ujdziesz, bo mój szef Berdocha zajął drugi koniec wąwozu. A on nie jest tak wyrozumiały, jak ja. Więc najlepiej zrobisz, jeśli zawrócisz. Okej, czyli tak naprawdę typa możemy chyba zabić, no nie? No ale na razie go zostawię.
No dobrze, mamy przejście do Ugaru i do Amarny. Tylko no, załóżmy jednak coś, co chroni. Dobra, do Amarny, tak trochę na skos, tam bardziej. W sumie widzę jakąś roślinę już i widzę pełzacze. Bardzo dużo pełzaczy. Nie no, warto się, wiecie, przebiec, zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. No w sumie, dobra, biegamy po całym tym punkcie. Dobra, dałam się zajść niestety. Piątaka tylko dostałam. Dobra, pełzacze to tam, wiecie, luzik. Czy w ogóle, sorry, ale wszystko luzik już. Tak naprawdę. Mało rzeczy nam zagraża. Głównie nam zagrażają wrogowie, którzy są w kupie. Więc w sumie, czy to aż tak duże zagrożenie? No nie wiem. Dobra, zobaczymy może najpierw tę stronę. Okej, są golemy, więc przetestujemy broń. Przetestujemy ten kruczy dziób. Zobaczymy, czy faktycznie golem zejdzie na przykład na hita, czy nie. No chodź. Nawet dwa mogą przyjść. No, być może tak. Jeszcze raz zobaczymy, bo nie było tego takiego efektu. Dobra, na dwa strzały schodzą. Okej, więc jak zobaczymy golema, to zaraz zmieniamy broń. Okej, może być. Dobra, bo tutaj jest taka dziwna, duża, otwarta przestrzeń, na której wydaje się, że... Wiecie co, pochodzimy na chwilę z tym kluczem. Tam coś jest? Czy to są te drzewa jakieś? Nie widać stąd za bardzo. Ej, teraz zszedł na hita, czy przed jakiś... Może to jest tak, że skrytem schodzi... Nie. A tutaj są orkowie, ciekawe. Ork bandyta, no wygląda, że będą chyba negatywnie nastawieni, coś czuję. Zmieńmy sobie broń, bo nie widzę na razie żadnych golemów. W ogóle, gdzie ja jestem na mapie, bo to jest istotne. Tu. Okej, tu idziemy. W sumie czemu nie? Ty, a tutaj nie ma tej drogi do opuszczonej kopalni? W sumie możemy tam wejść nawet. Będziecie mnie atakować? Tak jest. No, tylko że właśnie jak będą, wiecie, jak będą do mnie strzelać, to będzie właśnie tak nieprzyjemnie jak teraz. Dobra, no. Teraz tylko się nie dać trafić, bo podejrzewam, że mnie zmiecie. No, no właśnie, przed chwilą o tym mówiłam. Możemy założyć pancerz przeciwko strzałom z lepszą ochroną. Tylko pytanie, czy będzie mi ubywało życie, bo wiecie, z tą odpornością na gorąco, nie? Zobaczymy. Dobra, nie mam nic o tym, że jest zbyt gorąco. To w takim razie możemy spróbować w sumie. Możemy sobie najpierw wyprowadzić tego pułkownika stąd. No kurde, oczywiście się nie zdążyłam odsunąć. No. Dobra, no dałam się już trafić, niech mu będzie. No życie mi nie ucieka, więc możliwe, że jest to traktowane jako, wiecie, nie wiem, miejsce, gdzie nie będzie mi uciekać życie? Nie wiem. No dobrze. Nagle krytów nie mam, tak? Słabo bardzo. Dobra, oni sobie dali spokój. Tak, to się podleczymy troszkę. Nie chcę na pokład Albatrosa. Leczenie średnich ran. Ja mam w ogóle 28 punktów nauki. Dobrze mnie oczy nie mylą? Chyba nie.
Dobra, ten już się striggerował tutaj, kusza. Dobra. Okej, ale to już nie jest taki duży problem. Nawet jeżeli oberwiemy trochę od tamtego, to... No co jest? Serio jeszcze to przeżył? Bez sensu. No serio, teraz tamten będzie mnie wkurzał strzelaniem swoim. Gościu, ty w ogóle miałeś zero życia. Dobra, leczenie i zmienimy broń. No broń może nie, ale pancerz. Tak wiecie, dla pewności, żeby nie było. Zobaczmy, czy coś wypadło z tych orków. Czy oni tak po prostu sobie tutaj byli. Ciekawe, że mają ziemniaki, to przepraszam, oni je na surowo wpierdzielają, czy co? Dla mnie trochę mało logiczne. Dobra, no może gdziekolwiek dotrzemy w ogóle dzisiaj. Tu coś jest? Kąsacze. No dobra, może być. Żaden kłopot. Kolejne miejsce, gdzie jest praktycznie sama pusta przestrzeń i nic więcej tutaj nie ma. A ten kąsak, to dlaczego mi na głowę spadł? Co się stało, ja się pytam. On się przeteleportował, czy jak? W ogóle te dźwięki umierania kąsaczy to jest po prostu... To jest dźwięk, jakby on się co najmniej zżygał. Nie, no dobra. Tam jakiś most mi się maluje. Możemy sobie powiększyć tutaj. A co jest jak F... F4, a F5? Bałam się, że zepsułam grę. Dobra. Bo możemy sobie zwiększyć widoczność. W sumie widzę, że tutaj nie tnie, jak mam zwiększoną, także skorzystajmy może z tej opcji, że mogę. Tutaj się jeszcze cofnę kawałek, bo przeszliśmy sobie tutaj i ja potem tak odbiłam na bok bardzo. Okej, to są rośliny, bo wyglądało to trochę jak jakieś, nie wiem, pająki? Dobra, to są tylko takie badyle. Przypomina mi troszeczkę dolinę Haranho. Tu jest więcej jeszcze tych pełzaczy. Dobra, bo ja... Tutaj wrócimy, bo będę chciała do tej Amarny się dostać, nie? Ale na razie odbijmy na bok. Zobaczymy, co jest po tej stronie. To też myślę, że może być ciekawe. Jest więcej golemów, więc zmieńmy broń na szybko. Dziwne, że mnie jeszcze nie wypatrzyli. Dobra, no zszedł na hita, tylko raz nie zszedł, teraz znowu zszedł. Okej, ciekawe. Dobra, zobaczmy tutaj. Tu coś jest. Podejrzewam, że to nie golemy. Ten most jest bardzo interesujący tam. Dzień dobry. No... Żartujecie sobie chyba. No nie, nie, żadne golemy. Gdzieżby przecież. Dobra, no. Musimy już tego pokonać z broni. Zaraz sobie zmienię na broń obuchową. No nie pomyślałabym, że cztery golemy się znajdują w takiej małej jaskince. Dobra, udało się, bo przez chwilę myślałam, że mi zdąży gonga wywalić. Najgorzej będzie z tamtym, wiecie, bo ja mu skoczę na twarz dosłownie. Dobra, udało się nie umrzeć.
niebywałe normalnie. Serio? No, na plecy lecisz z takiej małej tej wysokości? To jest jakaś kopalnia. Jakby jeszcze ktoś nie zauważył. Wygląda trochę jak kopalnia srebra i tam są... Co to jest? Okej, ożywieńców mamy. Dobrze, no to spoko. A zejście? Co, ja mam zeskoczyć, czy jak? No dobra. Dobra, bo ja bym chciała tego. Złoże srebra. No trafiłam z tym srebrem. Ha. No zapraszam, no przecież mnie widzisz. O matko, czy wy to widzieliście? Już prawie dostałam przez łeb. Dobra. Szkoda, że nie da się tak, wiecie, szybko złoża zebrać. Zaraz, zmiana broni. Nie będziemy przecież obuchem bili mumii, bo to się minie z celem. Aha, no tak, spadnę po prostu na głowę tej mumii. O kurde, ale tu jest aura. O matko święto, gdzie ja jestem? Ojeju. Przecież tu jest jedna wielka czarna dziura. Nie! Nie! Ty, przeżyłam. Tylko oni mi teraz się po... Halo? A jak tam skuszy? Co? Okej, ładnie, dobra. To sobie tak poradzę, bo... zepsułam troszeczkę. Dobrze, że się nie spierdzieliłam jeszcze niżej, bo by dopiero było. O nie! No, zabił się. Dobra, czyli tam jest nicość chyba. Jednak. Tu były rzeczy. Sól kamienna, młotek, bryłka, rudy. Dobra. Okej, jest drabina, bo już myślałam, że nie ma. Zaraz. Czy ja nie jestem już w tej przeklętej tej? A wiecie, że możliwe. Bo pewnie są dwa wejścia do niej jakoś. Zaraz! O Jezus! Nie, 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 nie. Tylko nie na przyspieszeniu takie rzeczy. O Jezu. O nie, już mi się zwoje skończyły. Ale lipa. Dobra. To leczymy się w ten sposób. Bo to była jakaś nawiedzona kopalnia? To się tak nazywało? Dobrze mówię? Czy źle mówię? O Boże, mi się miesza wszystko w głowie, wiecie. Jest jakiś kołowrót, jest też kufer. Nie wiem, co ten kołowrót niby zrobił, ale dobra. Lewo... lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Złoto. Nawet nie wiem ile, bo mi statyw zasłania. Od mikrofonu. Ramię mi zasłoniło mikrofonowe konkretniej. Nie no, to jest chyba ta świątynka. Znaczy się, Boże, jaka świątynia. Dzień dobry. Dzięki, że zaczekałeś, aż zejdę. Eliksir ducha. Dziękuję. Ale nie potykaj się, chłopie, o własne nogi. O Boże, nie. Nie, no dobra, mogę zejść trochę niżej, okej.
Co prawda tam już jest na mnie jakiś trigger, ale... Zróbmy save'a, bo... Nie wiem, gdzie ja jestem. Ale widzę tutaj zdecydowanie więcej przeciwników, niż bym chciała. O matko, do tej mumii. Tylko, że ja nie jestem na truciznę odporna, no. No właśnie, dostanę z tej trutki. Dzień dobry. Halo. Aha, okej. Okej, nawet się nie bronili. Co my tu mamy? No, takie pierdółeczki. Worek ziemniaków i normalnie łup życia. Worek ziemniaków. Ej, bo to jest kolejny kołowrót. Czy ja coś robię? A, ja chyba wiem, co ja robię. Halo? A tam się mumia spieprzył. Co? Ej, nie! Nie! O nie. Okej, udało się. Bałam się, że się bez Marvina nie obej... No nie da się nie oberwać. Szczególnie, że bicie z tego skuszy to jest żart. Co my tam mamy? Mumie? Mumie. No niestety. Ale ona coś czuje się spierdzieli, bo tam jest dziura. Ona spadnie. Stamtąd. Na pewno. Poczekasz? Proszę cię. Nie, nie zrzucaj mnie! O Jezu. Wstawaj, chłopie. Ale nie. Nie bijesz tego szkieleta, co trzeba. Dramat. Mieliśmy iść do Amarny, pamiętacie? Jeszcze? W ogóle? Co mieliśmy zrobić? Bo ja już straciłam rachubę. Zapas był. O nie, chodzę tak głupio. Teraz nie będę mogła się tego pozbyć. Chyba, że... No nie, skok nic nie da. O matko, tam można iść. Gdzie ja jestem? No ewidentnie jesteśmy w tej kopalni. Wiecie co, zróbmy zapis i wczyt, bo chodzę jak kretyn, tak wolno bardzo. Bo się coś zbagowało. No i spróbujmy przeskoczyć na drugą stronę. Tylko pytanie, czy ja najpierw mam zejść... No nie! Dobra, jeszcze raz, bo miałam jakiś tutaj znowu kapsloka włączonego i to się potem właśnie psuje. Pytanie, czy zejść najpierw na dół, czy zejść najpierw tu? Nie wiem. Ała, no oczywiście i tak dostałam przez plecy. Ale to miejsce jest creepy, nie? Ale szkielety z zombie to jest jak dla mnie już bez sensu bardzo. Szczególnie, że no, jak szkielet może być zombie? To już jest... Okej, samorodki złota. Powiem wam, że strasznie mnie noga boli dzisiaj już. O matko, teraz jak siedzę, to właśnie czuję, bo się nasprzątałam w domu i jest masakra. Ojej, gdzie jest moje życie? On mi tak przypierdzielił za 600 HP, czy co? Że tak powiem, nie zwróciłam w ogóle uwagi, co się stało i miałam takie, okej. Ty, jest Xik, czy my jesteśmy w tym miejscu, czy mi się wydaje? Ej, możliwe. Wykopujemy, zaraz zobaczymy. Aha. Kopalnia przeklętych. To jest, tak jest. Od Amada kupca kupiłem mapę, znalazłem skarb. Tak jest, ej, fajnie, dobra. Czyli się udało. Ale nie myślałam, że wejście jest tutaj. Myślałam, że będzie, wiecie, na końcu tego.
No, matko. Ała, moja noga, Jezus. Ale mi jest niewygodnie, wiecie? Bardzo mi jest niewygodnie. Zrobię tu save'a, jakbym miała nagle spaść na dół, ale to miejsce jest mega mroczne. Jest właśnie takie typowe, jak powinno być moim zdaniem nawiedzone miejsce. Jest naprawdę zajebiste pod tym względem. W sumie mogłabym jeszcze jedną wypić miksturę, ale niech już będzie. No dobra. A tu jest kołowrót. Chyba go nie kręciłam jeszcze. Dokładnie. Bo my opuszczamy ten wagonik, nie? Wiemy chyba, o czym mówię, nie? Bo on jest coraz niżej. Także wydaje mi się, że to o to chodzi. Tylko po co? Mamy to wyładować tam na sam dół. Tu będzie pewnie zaraz no kolejny kołowrót. O Jezus. No niestety. Te mumie to jest okropność. Więc to poczekaj, bo... Poczekaj. Ja się nie będę męczyć w tym wypadku. Tam nie było kołowrotu, nie? No nie, nie było. Ciebie też sobie mogłam z kuszy załatwić. Ale ty takich dużych problemów aż mi nie sprawiasz. Nic tu nie ma. Ja wiem, że nic tu nie ma, chcę użyć drabiny. Nie widzę na razie kołowrotów żadnych. Okej, ta mumia doznała. O, już kolejny poziom? Szybko. Szybko, o ja nie mam na co wydawać punktów. Co? Co to jest? A nie, dobra, nie umarły. Okej, mumia. Dobra. Ale tam jest niebezpiecznie na dole. Hello. Moment, nie, 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 co? Kurde, cała okolica się rzuciła. I fajnie, że mamy takie obrażenia z kuszy, bo to akurat bardzo mi ratuje dupsko. Dobra. Gorzej, że tam jest trigger. Ciężko będzie zejść, wiecie, teraz. Błagam cię, nie spieprz się. Tylko, że ja nie mogę nikogo tutaj zaznaczyć. Mogę golema, ale co mi to... O, Jezu, nie. Halo, jakiś szkielet, coś gdzieś, proszę. Tam bym mogła przejść, ale się boję, że się zrzucę. Słabo. O, tak, więcej, no przecież. Ja wytrzymam. Gorzej, że ja nie mogę obucha wziąć, bo... Wiecie, co się stanie, nie? Tu by się przydał deszcz ognia. Bo ja stąd normalnie nie zejdę. Znaczy, możemy spróbować, ale... Już to będzie jakiś dramat. Wiecie, sam... Okej, przynajmniej zobaczymy, co jest na dole. Wow, widno tutaj. Pełzacze widzę. Fajnie. Wiecie co? To nie było wcale chyba takie głupie. Ja nawet mogę tędy wrócić. Ten ser... Jakby ktoś przewidział to, że mnie może golem wywalić. Gorzej, że będziemy teraz słyszeć... Umieranie, no stop. Nie no, żart to jest chyba jakiś. Siema, dosięgnę? Ty, bo mi chłop leci na łeb. Nie! Jezus. Prawie mnie zabił. Halo? Hello? Może trafię coś gdzieś, kiedyś? Nie no, ta mumia to żart. Dajcie spokój.
Dobra, golem. Okej, to była tylko moja ręka. O, cześć. Dzięki, że zszedłeś aż do mnie. W sumie, gdyby ta mumia zlazła, to bym się też nie obraziła. Czy ja stąd wyjdę? No, zapowiadało się, że wyjdę, ale chyba jednak nie. Nie, 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 nie jedź, Jezus. Nie, nie jedź! Przeżyłam. O, smoczy korzeń. Dobra, nie dać się teraz golemowi trafić, bo będzie niedobrze. Już się z nim przemęczymy na tej broni. Zaraz się wyleczymy i po prostu będziemy eksplorować od dołu. No chodźże. Dobra. Wreszcie. Czy ja mam leczenie ciężkich ran, bo by mi się bardzo teraz przydało w tym momencie? Ciężkie rany, coś gdzieś, większe uleczenie. Wymaga nam na 50. Dobra, może być w sumie i to. Te zwoje są cudownie. Tylko, że nie ma kto mnie tego nauczyć, bo nie mogę się nauczyć kolejnych kręgów. I to mnie trochę boli. Dobra, co my tu mamy dalej? Tu jest jakiś pełzacz. Tutaj pospadały bronie tych mobów. Tu gdzieś powinno być zejście takie legitne. Silny piaskowy pełzacz. Tam jest jaskinka. Tam jest jakiś most. Tam są... Kto wymyślał te lokacje? One są za duże. Boże. My cały czas jesteśmy w tym samym jednym miejscu. W tej samej kopalni. Tylko na innym piętrze. Już to jest niebywałe. Ja stąd nie wylezę dzisiaj. Szczura widzę. Cudnie. Zaraz się okaże, że są dwa wejścia tutaj. Dobra. Okej, zróbmy tak. Najpierw pójdziemy tu. Tu jest ślepy zaułek. To się akurat bardzo dobrze składa. Tu jest jakiś szkielet, który ma itemy. No co, nie zebrałam? Nie. Dobra, co mamy? Rdest polny, nieoszlifowane topazy. Pas umiejętności. A cóż to za pasek? Plus 10 do zręczności. No dobrze, może się kiedyś przyda. Okej. Okay. Zanim będziemy tam wchodzić z powrotem na górę, bo podejrzewam, że trzeba przejść tam, jak był ten szczur. I to powinno dać radę, to jeszcze najpierw pójdziemy tu. Aha, no i tutaj oczywiście nie ma żadnej nagrody dla gracza, że tu zlazł na sam dół, tak? Tu nic nie ma. Okej, tutaj coś jest. Super, dzięki. Dobra, no to spróbujemy teraz tędy. Mam nadzieję, że stąd wyjdę. Wściekły szczur. Tylko mi nie mówcie, że to jest ślepa. Co to jest? Aha, cieniostwór, dobra. Czego pilnował? Jest eliksir siły. I eliksiry ducha też są. Przywołanie demona. Szkoda, że nie ma eliksiru do życia na przykład. No bardzo bym się ucieszyła, jakby był. No ale do siły też może być, no niech będzie. Jeszcze większe będziemy mieć obrażenia. Gorzej, że ja teraz nie wiem, jak wrócić tam na górę. To bardzo niedobrze akurat, bo tutaj nie ma żadnej drabiny. Tam się chyba po prostu nie da wrócić.
No ale to by było bardzo bez sensu, jakby się nie dało, wiecie? No ale chyba się nie da, chyba jedno co nam pozostaje to tam na cheatach wrócić, jeżeli nie chce się stąd teleportować. Także zróbmy tak, wyleczymy się do fulla i ja się tam zcheatuję na górę. Bo o matko, tu będziemy pływać w teksturach. Zaraz wyłączę te cheaty. Tylko najpierw się tu tutaj uporam, bo jak widzicie, to są dwie odrębne miejscówki w ogóle. Przynajmniej tak to wygląda. No niestety golema mamy, już nie zdążę zmienić broni. Ale no faktycznie bronie tutaj obuchowe robią robotę. Dobra, udało się tutaj. Jeszcze ciebie. I ciebie. No niestety nie da się tak odsunąć, żeby było dobrze. Tu jest kuferek. Spróbujmy otworzyć. Lewo, 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 lewo. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo. Prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawo, lewo. Dobra. Bryłek srebra 25 i 20 bryłek soli. Cały dzień będziemy dzisiaj w kopalni. Ktoś naprawdę popłynął z wielkością warantu. Okej, dobra, no znowu głupotę trochę. No ale przynajmniej zadajemy dużo większe obrażenia. No i się czasami zdarza ten bug, że to wygląda jakby mi się, wiecie, golem nadział na... No, na broń. Co tam lata? Tam też na dół widziałam, że możemy zejść po drugiej stronie. Okej, mamy pełzacze i golemy. Halo, kto przyjdzie? Pełzacz, golem, pełzacze. Ten golem to w ogóle... Od kiedy golemy sobie tak spacerują? Wiecie co, to jest chyba alternatywne wejście do tej kopalni. Przynajmniej tak to wygląda. Wow! Golemie! Bo szału zaraz dostanę, sio. Dobra, tam się wró... O Jezus, jak tutaj tnie! Co ja tam mam? Kucnąć, żeby tego grzyba wziąć? Pogięło kogoś już całkiem. Szczep królewski znalazłam. Przecież te pełzacze nawet nie potrafią tu chodzić. Gdzie jestem znowu? Ten grzym jest... Nie, on nie jest do zebrania. Przecież moja postać się tu nie mieści. Co ja mam się tu w chrząszcza zamienić? Eliksir many, dzięki, gro. Tu jest więcej szcz... Gdzie ja łażę? Błagam, niech ktoś mi powie, gdzie ja jestem. Ja już straciłam rachubę życia. Dobra, trzeba mapę odpalić, bo ja mam wrażenie... Jezus, gdzie ja idę? Chyba powinnam najpierw tam iść na bok, nie? Dobra, aż mi zacięło. Ty golemie, bo ty, widzę, nie umiesz nawet bić. Dobra.
Ja przepraszam, ale tam jest jakaś świątynia. Ej, ja wiem, gdzie ja jestem. Znaczy, nie wiem, co tam jest. Co to może być? Ruiny Tadmoru, bo tak było. Nie. Tak! Tam są ruiny przecież. Tu są pełzacze i tu się biegnie po półkach. O, Jezus, dobra. Czyli jest alternatywne wejście. Ale my na chwilę wracamy, bo ja potrzebuję się dostać tam jeszcze, gdzie byli ci ożywieńcy. Jezus, tutaj moja postać tak obija, ja nie umiem tu biegać. O matko. Tutaj jeszcze potrzebujemy się dostać. Tylko trzeba troszeczkę zażyć miksturek. Miałam kompletnie inne rzeczy dzisiaj robić na dzisiejszym odcinku. No, ale czasami życie weryfikuje, nie? Miałam sobie odpocząć, a tymczasem mój mózg jest tak przeciążony tymi nowymi terenami, że to jest nie do zniesienia. Dobra. Potrzebna mi jest odporność na truciznę. Ale podobno troszeczkę się na nią w grze czeka. Tych ożywieńców jest tutaj zdecydowanie zbyt wielu. Dzień dobry. No serio, teraz nagle kryta nie będę miała, tak? Tam zaś na górę. Chodź tu, mumio, co? Chodź do mnie. Dobra. Sejwik. Dobra, bo tam już idą znowu do mnie. Mumia konkretniej. Widzę, że nie tylko mumia. Czy pełnię życia? Dobra, niech będzie, bo już mi się nie chce. Wiecie, najlepiej jest, jak zdążymy wyprzedzić cios, nie? Bo wtedy jest naprawdę przyjemnie. Tu jest jakiś kufer, mam nadzieję, że będzie warte tu przyjść. Znaczy fajnie, że mamy w ogóle skarb, bo to już jest coś. Kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Amulet potrójnego pancerza i 300 sztuk złota. Nie no, amulet naprawdę fajny. To nie mogę się doczepić, bo akurat mega przyjemny. Powiedziałabym, że potrzebny. Ty, tu jeszcze na dół można. O Jezus. Ale tam wychodzi na to, że jest tylko jeden ćwok. Tak? I tam też u góry jeden. Proszę. Okej. Okay. Tak jest. Tutaj już nie ma przejścia. On sobie płynie w powietrzu. Dobrze. No i tam na górę jeszcze. Tutaj konkretniej. A to tylko pojedynczy szkielecik. Dobra. Czyli co? Możemy się stąd wyteleportować, myślę, co? Tak mi się wydaje.
Dobra. Coś mamy do zrobienia. No, miałam iść do Amarny. Dobra, kolejny raz idziemy do miasta Ugar. Zobaczymy, gdzie jeszcze uda nam się dzisiaj dotrzeć. To znaczy, no nie nastawiam się na jakieś kokosy, jeżeli chodzi o trasę. Czy ja byłam dobrze przeteleportowana i właśnie się cofłam bez sensu? To jest to boczne wyjście? Tak. Dobra. Tam coś się dzieje na dole, to jakieś pełzacze są. Dobra, tego typa miniemy, bo... On na mnie nie reaguje. Dobra, reaguje na mnie. Okej, leszczu, baw się tam sam ze sobą. Idziemy dalej tam, gdzie szłam. Tylko tym razem... Wow! Możemy zobaczyć, kiedy strzała zniknie. Co ja robię? Nie wiem, ale to ekscytujące. Halo? Gdzie lecisz? Wyleci poza mapę? W sensie tutaj? Na nieznane... Świat? Tereny? Nie, zniknęła pod nie zniknęła pod teksturami, tylko lewituje. Dobra, fajnie. Nie zadaję zbędnych pytań. Dobra, tu były te kąsacze, nie? I tu był ten most. Co jest, ja sobie zmniejszyłam zasięg z tą widoczności? Tu jest dopiero mięsko do polowania. A tamto się nie skapły dalej, tak? No naprawdę. Jeszcze taki cieniostwór tylko po piątaku bije. Leszczyńskie, no. Strasznie leszczowe. Cieniostwory. Dobra, no i tam są jakieś tereny. Golemy kolejne. Już myślałam, że nie mam krótszego dziobu. Dobra. To wiecie co, na razie myślę, że zostaniemy sobie przy tej broni. No i pies. A zobaczymy, czy coś robię takiemu kąsaczowi. Żartujecie sobie? Dobra, to na razie nie zmieniamy. Sorry, jak ja kąsacza z obuchowej ciacham na raz, to... Nie ma potrzeby zmieniać chwilowo broni. Ach, tak to jest, jak się idzie do Amarny, a nagle się ląduje w drugim końcu wszystkiego. Tutaj było to wejście, nie? To tak, tak jest, dobra. Czyli biegliśmy sobie tędy. Tu jest kąsacz. Tam jest kolejny. Może to jest jeszcze jakaś trzecia droga do Amarny? Co mówi mapa? Nie, mapa mówi, że to jest coś w ogóle całkiem innego. Jestem bardzo ciekawa, co tam znajdę, dlatego... Ognisty golem, no to już na pewno... Okej, zobaczymy, jak obuchówka działa na lwy. Ciekawy eksperyment to będzie. Serio? Znaczy szczerze, nie działa źle, ale... Ja zdecydowanie wolę tutaj klasyk. Szkoda, że nie ma, wiecie, lwów, tylko same lwice są. Zaraz, jeszcze moment. A tutaj co jest? Gobliny. Dużo chrząszczy. Siema. Okej, spamią mnie. Bardzo mnie spamią. W sumie to ta lwica mogłabym najpierw ogarnąć, bo tam chyba się przejść dalej nie da. Też, no właśnie, tu jest, wiecie, pusto. Dobra.
Tutaj sobie będziemy w ogóle kończyć odcinek, coś czuję, w tej okolicy. Dobra. Siema, hieno. Te hieny są po prostu cudowne. Tu jest coś ciekawego na końcu. To są wszystkie możliwe chyba do wykopania żyły. Zaraz, bo tu jest jeszcze jedna hiena, którą ominęłam. Ej, no żartujecie sobie? Znowu wbiłam kolejny poziom? No bez jaj. Ja nic takiego nie zrobiłam. Tutaj było aż swoje przeciwników, żeby kolejny poziom wbić. Powaliło chyba tą grę. Na co ja mam te punkty wydawać, jak ja już nie mam na co? No przecież to jest jakiś żart chyba. Chodź tu, hieno. Ale się zbugowała i to brzmiało bardzo źle. Srebro, siarka, topaz, siarka, srebro, siarka, topaz. Złoża topazu to bym sobie akurat... Nie, no dobra, skoro ja tutaj kończę odcinek, to ja to poza odcinkiem wykopię. Jeżeli chodzi o te złoża, które tam zostawiliśmy w tej przeklętej kopalni, to chyba je tam na razie w ogóle zostawię. Nie potrzebuję ich, kompletnie nie potrzebuję srebra ani, wiecie, tego, złota. Tutaj coś jest jakieś ognisko. Tam jest ta bestia taka płonąca, dobra. Okej, bo trochę mi się plątają te gobliny pod nogami. No, mogę twoją broń, rzeczy z ciebie? Mogę. Dobra, ładny mamy zasięg. No i co, tutaj tylko ta bestia? Tak. Ale wiecie co, tu są jakieś fajne itemsy bardzo. Bardzo dużo. Tutaj szynka, kły, tego typu rzeczy, ale tutaj gejzer i leczenie ciężkich ran, duża kula ognia, złote naczynia, szkatułka i 3 sztuki goblinich jagód. Dobra, czyli ten teren mamy obadany. No to co, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. W kolejnym, no, spróbujemy do tej Amarny się dostać, chociaż, bo my teraz jesteśmy na tym takim właśnie tutaj cypeleczku, tylko tam jest przejście przez most. Ej, chyba, że to tędy siedzi do tej Amarny. Wiecie co, przejdziemy się jeszcze chwilę, zanim skończę, bo tu jest droga na ten most, nie? Tak, czyli tędy się idzie do Amarny. To ciekawe, co tam jest. No bo tam jest... Okej. To przyjdziemy od strony tego młyna, nie? No tak, no na to wychodzi, czyli dobrze idziemy. Czyli tam coś zostawiłam. Prawdopodobnie tych łowców głów właśnie tego typa. Szczególnie, że była o tym mowa, że oni zablokowali całe przejście przez kanion. Tylko, że znowu tam nie ma. Tam jest dokąd znowu droga. Cholera wie tak naprawdę. Dobre pytanie, dokąd. Ale tego się już, moi drodzy, dowiemy w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam serdecznie. Dzisiaj było intensywnie, dużo walki. Wbiliśmy 2 poziomy. Mam 48 punktów nauki. Nie wiem, na co to wydać. W tą kuszę moglibyśmy zainwestować. Już to mówię któryś tysięczny raz w tej serii. No ale myślę, że chyba nie mamy trochę lepszego wyboru, jeżeli o to chodzi. No w kusze. Mamy tylko 10%. Wtedy nawet moglibyśmy się wrócić na Korinis i zainwestować w te umiejętności do strzelca, bo one się odnoszą prawdopodobnie i do łuków, i do kusz. Więc to by było naprawdę dobre. No i będziemy oczywiście trzymać punkty na odporność na trucizny. Myślę, że sporządzanie trucizn też będzie fajne.
Znajomość języków bardzo mnie interesuje, tylko nie wiem, kto tego uczy, kiedy i gdzie. Niestety nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Być może na jakiejś ogólnej solucji będzie, gdzie ludzie się pytają. No, zobaczymy. Czy ja wreszcie zrobiłam zapis? Tak, zrobiłam. Dzięki Wam bardzo, jeżeli Wam się odcinek podobał. Zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!